Pierwsze rodziny z objętej wojną Ukrainy docierają już do Zabrza. Na zdjęciu widzimy jedną z nich, która z pomocą Straży Miejskiej zostaje przetransportowana do przygotowanego noclegu. Pomoc wyrusza z tego miejsca, punktu konsultacyjno-informacyjnego na ulicy Wyzwolenia 9. W punkcie konsultacyjno-informacyjnym dla osób przebywających z Ukrainy można zasięgnąć informacji dotyczących możliwości pomocowych, możliwości schronienia, możliwości uzyskania pomocy w formie posiłków, wyżywienia oraz odzieży, ewentualnie potrzebnych rzeczy wszystkich. Ponadto udzielamy wszelkiego rodzaju informacje dla osób, które zgłaszają do nas chęcią pomocy, czy to deklarując nocleg w formie bezpłatnej, odpłatnej, czy też deklarując wszelkiego rodzaju pomoc rzeczową i tak dalej. Więc przekazujemy wszystkie informacje na bieżąco, współpracując z Centrum Organizacji Pozarządowych, z Polskim Czerwonym Krzyżem, współpracujemy ze Strażą Miejską, współpracujemy również i przede wszystkim, co najważniejsze, z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Zabrze. Punkt działa od 7.30 do 15.30. Poza tymi godzinami informacje udziela Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego pod tym numerem telefonu. W tym miejscu, które działa od wczoraj, są pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, którzy od samego rana doradzają i informują. Приїхали з України. No, pani Julia przyjechała właśnie z Ukrainy, dostała pomoc, czeka teraz na mieszkanie. Tymczasowo będzie 2-3 dni, a później będę szukać jej mieszkania, bo przyjechała z dzieckiem. Dostała każdą informację, które potrzebuje. Mąż został na Ukrainie, walczy za wolność Ukrainy i jeszcze siostra od pani Julii też została tam na Ukrainie. Trzy dzieciak, maleńkie. Zostali z niczym, w nowym kraju, w nowej rzeczywistości i często nie znając języka. Strach, zdezorientowanie, rozpacz to emocje, które często ludziom przybyłym z Ukrainy towarzyszą. Dlatego pomoc i wyrozumiałość jest ważna i w tym punkcie ją otrzymują. Jestem tutaj do pomocy tłumaczenia ukraińskiego na polskie naszym uchodźcom z Ukrainy. Chcemy im jak największą pomoc przynieść pod każdym względzie właśnie w tym punkcie informacyjnym na Wyzwolenia w Zabrzu numer 9. Również tutaj informacje mogą uzyskać osoby, które na swój sposób chcą wesprzeć działania na rzecz Ukrainy. Zgłosiłam swoją gotowość do przyjęcia uchodźców z Ukrainy. Dokładnie my akurat chcielibyśmy, mamy warunki dla matki z dziećmi. I myślę, że tak, tutaj jest najlepszy punkt. W poniedziałek byliśmy w Centrum Organizacji Pozarządowych na Brodzińskiego. Tam zanieśliśmy paczki różne dla Ukraińców, które już dzisiaj pojechały i tam właśnie uzyskaliśmy informację, żeby przyjść, zgłosić tutaj swoją gotowość do przyjęcia uchodźców z Ukrainy. Do 3 osób. Tak naprawdę udostępniamy z mężem swój pokój, będziemy mieszkać gdzieś, mamy 3-pokojowe mieszkanie. Udostępniamy, także są tam na chwilę obecną, jest jedno duże łóżko. Myślę, że matka z dzieckiem, ale gdyby była taka potrzeba, zorganizujemy jeszcze jedno łóżko i tam się zmieści spokojnie w tym pokoju. To jest duże mieszkanie, więc myślę, że to nie będzie żaden problem dla ludzi, którzy nie zostali z niczym. W najbliższym czasie w punkcie konsultacyjno-informacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ma być również pracownik z Urzędu Pracy. Ale to nie wszystko. Pracownicy nasi, pracownicy socjalni na terenie całego miasta docierają do Ukraińców, którzy są w różnych miejscach, bądź to u rodzin prywatnych, bądź też przebywają już w miejscach przeznaczonych przez Urząd Miasta w lokalach i zbierają pierwsze wywiady oraz potrzeby właśnie Ukraińców, jakie po prostu mają. I odpowiedź na te potrzeby na pewno znajdzie się tu, na ulicy Wyzwolenia 9. Drogi moi rodyci, zemlanyni, zapraszam was do Zabrza, do punktu informacyjnego w Zabrzu, w samym centrum Zabrza, na Wyzwolenia 9. Wsiaku pomoc będę dla was przygotowaty, de pierwszą dopomogę tu w nas na naszym punkcie można otrzymać. Wszystkich zapraszamy, będziemy pomagać w każdemu, kto tylko przyjdzie, żeby zameldowali się tu, mali pojeść, wyspać i w nas tu przebywać w Zabrzu. Zapraszamy was wszystkich, będziemy pomagać jak najbardziej wszystkich
możliwych rzeczy. Zapraszamy. Dziękujemy.